No i rozwalamy tutaj lamusów. Patrzcie. Do góry, pull up. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Oczywiście na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w coś podobnego do Totally Accurate Battle Simulator. Tym razem również z pierwszej osoby, tylko trochę bardziej wojennie. Gra nazywa się Ravenfield i jest taka mieszanka Battlefielda z Totally Accurate Battle Simulator. Czyli mamy bronie, czołgi i wszystko tego typu. Mamy dwa wojska i my jesteśmy w jednym z tych wojsk i musimy rozwalić czerwone wojsko. Jak zawsze, myślę, że dość łatwe, dość jasne zasady. Zobaczymy, jak będziemy się dobrze bawić. Jeżeli was to interesuje, to zapraszam oczywiście was na intro. Okej, więc tak jak widzicie, mamy tutaj Choose Operation prawdopodobnie. Island i Dustblow. Island to wyspa, a Dustblow to pewnie jakaś pustynia. Mamy Night Moda, Assault Moda, Reverse Moda, No Vehicles Moda. I trzeba zdobyć 200 punktów, aby wygrać. 50 botów będzie i będzie balans tych. Wydaje mi się, że to całkiem logiczne. Przechodzimy na Island. Dobra, no i jesteśmy już z naszym wojskiem i jest tutaj dość cicho, bo nie ma tu żadnej muzyczki, ale zobaczcie, każdy z nich ma jakiegoś tam kałacha. Ja nawet granaty sobie wziąłem, bronię, to jest USP chyba, z tego co pamiętam. Tak to się nazywało w Counter-Strike'u, czy można to zmieniać? Tak, no i zobaczcie, i ta gra, czemu on się tam położył? Co się stało, ziomuś? Ktoś do ciebie strzelił? Nie wiem, ale gra graficznie wygląda naprawdę fajnie. Znaczy, fajnie, no wygląda jak Totally Accurate Battle Simulator, prawda? I czemu nie pływają? Czy tu się da topić, czy można sobie pływać? Można sobie pływać, XD. Ale naprawdę to wszystko chodzi bardzo płynnie. Aha, czy ja już umarłem, tak? Nie, mogę wejść stąd, czy nie mogę stąd wyjść? Chciałbym wyjść. Okej, udało mi się jakimś cudem wyskoczyć. Więc weźmy sobie quada, bo wsiada się tutaj, tak jak zawsze. No i właśnie o to chodzi, bo gra jest naprawdę dość płynna. Nawet bardzo płynna. Ktoś strzelał? O Jezu, czołg, ale to mój. Tam jest przeciwny, kurde. Co się stało? Zabili mnie chyba. Strzelały do mnie jakieś tam te. Bierzemy karabin i nawalamy do helikoptera, którym się przeładowuje. Dobra, dawaj, zabijemy. Adrian, mano, jest, zabiłem. Uznajmy, że to moja zasługa. Widzicie, wybuch. Nie, weźmy, ja chcę helikoptera. Do kogo wy tam strzelacie? Wow, zabiłem. Dobra, jest, tu są jakieś statystyki czy coś? Nie, nie ma, ale widzicie? Idzie naprawdę dobrze, ale wy ty tam... Mogę do swoich strzelać? Mogę. Ej, nie, nie wchodź do helikoptera. Wejdźmy do czołgu. Czemu by nie? Jedźmy czołgiem. Zjeżdżam z górki. Wjedźmy czołgiem na górę. I jedźmy zobaczyć, gdzie są czerwoni. No więc tak jak mówię, tutaj można robić naprawdę śmieszne i ciekawe przy okazji walki. Czy to jest nasz, czy to nie jest nasz? Dobra, to jest nasz. Nie wiem, czemu strzelam do naszego. Gdzie są przeciwnicy? Tam jest flaga czerwonych. Tam też jest flaga czerwonych. Strzelam do nich. Patrzcie. Nawalam. O nie. Cofaj, mano. Wycofaj. Dobra, tam. Ilu... No. To jest bardzo jakieś... Dostałem chyba z... Jak... Strzelaj! Dobra, wysiadam z tego czołgu. Uj. Chyba umarłem. Od góry ściągam lamusów. Oni się nawet nie spodziewają się, nie spodziewają się. Ale ja słabo celuję, jak zawsze. O kurde, co mnie ściągnęło? Nie wiem, od tyłu mnie zaszedł. Z dołu ktoś do mnie strzelał. Tam, na dole do mnie strzela, widzę go. Tamten śmieć, ale zabili mnie. Tu, o, co wy tutaj? Myśleli, że porobią tutaj mano, a mano tutaj stał. Da się jakoś kucnąć? Tak, chce się kuca. Tam jest jeszcze jeden. Do mnie strzelił z tego. Z, wiecie, z wyrzutni rakiet. Ale nie ma... Jezu, jak to wygląda, rozwalają się wszyscy. Ja sobie wejdę na kładzika. Pojedziemy sobie w akcję. No, M da się? Tak, mapka jest. Mamy większe... Kto to strzela? Nie widzę. Kto strzelał? Skąd strzelają? Halo. Tam są na górze, patrzcie, dobra, ściągamy. Raz, no i pięknie. Dobra, headshot był. Tamtego mi się nie uda. No ja nigdy nie byłem jakimś mistrzem strzelania, muszę przyznać. Ale odrobiliśmy punkty, patrzcie, odrobiliśmy punkty. Ale heada dostał, pięknie. To było fajne. Dobra, czy my przejęliśmy również ten punkt? Tak jest, mamy 257 punktów. Pierwsza drużyna, która wygra 300, która zdobędzie 300 punktów, wygrywa całą tutaj rozgrywkę, więc wydaje mi się, że u... Dawajcie, granatę im tam rzucimy. Rzuciłem granata, rzucę jeszcze jednego, może dostaną. O, dostali, ale mój też dostał, nieważne. O, jest, mam helikopter! Go helikopterem! M, zobaczmy na mapę, gdzie musimy lecieć. Musimy lecieć tam do przodu, który... Jak się steruje? A, tak widzę, dobra.
Wow! Jeden. Patrzcie, no i rozwalamy tutaj lamusów. Patrzcie, 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 patrzcie. Do góry! Pull up, pull up, pull up, pull up! Mano! Wyjdź. Dobra, przeżyłem. Mam dalej 100 HP. Spadłem gdzieś tam w skały, ale żyję. To się liczy. Przeżyłem ten potworny wypadek. Mamy 318 punktów. Czy to już nie powinniśmy wygrać? Tak, a to może do 500 punktów. Co tu, śmieszku, próbowałeś zabić moją drużynę? O kurde, wstał. Czemu oni do mnie nie strzelają? Aha. No już do mnie Nie ma tutaj jazdy. Śmieszki. Dobra, biorę auto i jadę. Chodź, ty jedziesz ze mną. Ty jedziesz, ziomek, ze mną. No, nie ma tutaj to tamto, wiecie. Muszę wrócić tam, bo tam było ich bardzo dużo z nich szło na ten pierwszy punkt. Widziałem to w śnie. Wyjdź tutaj. Tak? Widziałem dobrze, widziałem w śnie, czy nie dobrze? Dobrze widziałem, więc idziemy tam. Zobaczcie, ich tam jest dużo. Śmieciu! Nie ma... O, tam jest tych dwóch. Łup! Pięknie. Tylko on jeszcze żyje tutaj, patrzcie. Trzeba go tutaj zabić do końca. Dobra, ty już nie żyjesz, na pewno. Tam idzie, idzie, idzie. Ilu tam jest? Granat. Nie ten. Granaty, go granaty. Patrzcie, ilu tam jest. A trochę słabo ten granat mi wyszedł. Jeden. Dobra, jest hedzik. Tam jest kolejny. Ja go ściągnę, patrz. No i co? Mówiłem, ziomek, że nie wyjdziesz z wody. Mamy 500 punktów. To już jest zwycięstwo. Blue Teams victorious. Pięknie. Jest! Przetestujmy jeszcze tutaj pustynię. Na pustyni może być całkiem ciekawie. Tutaj mamy naszą flagę. Oczywiście, jak zawsze, wybierzmy tryb helikoptera. Ale gdzie są moje tutaj... moje ziomeczki? A nie, są, dobra. Już moje ziomki już chyba powstały. Więc spoko. Czy ja lecę w dobrym kierunku? No chyba raczej nie. Tutaj do tego. Właśnie do tej wieży. Do tej latarni. Tylko jak? Jak mam latać? Widzę, tam ich dużo jest bardzo. Jak do kaczek. Co tam jest? Widzę jakiś punkcik. Nie wiem, ale no strzelałem. Mam nadzieję, że chociaż jednego zestrzeliłem. Ojejku, czemu oni jakoś latają? Dobra, spadam, patrzcie, i w locie. Chyba mi się nie uda w locie. No nie, dobra, żyje, spoko. Jest spoko, patrzcie, teraz tak. Tu jest helikopter, znaczy ten czołg ich. Jezu, no to będzie niezła rozwalka. Było tak pięknie, plan był idealny. Pewnie talibowie siedzą w tych domkach. Dałbym znowu jakiś tytuł, że zabijam talibów, czy walczę z ISIS, ale znowu mi usunął kanał. Takie niby śmieszki przez łzy trochę. Ale no co poradzisz, co poradzisz. Dobra, no gdzie są oni? Tutaj niby był ich punkt, ale nie, już nie jest, więc oni się tutaj już nie odrodzą. Ale oni, z tego co pamiętam, będą przychodzili z tej strony. Dokładnie. Strzelają się z kimś się tutaj. Ta mapka jest za duża, mi się wydaje. Tutaj by przydało się więcej jeszcze botów. Więcej botów, więcej zabijania, mała mapka. Boję się, że teraz wybuchnie mi komputer, bo wierzcie lub nie, ale dodałem 1000 botów. 1000 botów. Nie 200. Nie 300. 1000. Rozumiecie? O. O tym też mówiłem. Chyba tyle z naszej Ravenfieldowej zabawy. No i tak też się stało, gra się wyłączyła, więc wrócę do was za chwilkę. Dobra, wróciłem już do was i teraz zrobiłem troszkę inny myk. Troszkę inny myk zrobiłem, dałem po 150, znaczy dałem 150 botów, ale bardziej, znaczy więcej dałem dla czerwonych, więc teraz będzie więcej przeciwników, a co się za tym, co za tym idzie, więcej zabawy. No i dobra, oni już, ci moje się już tutaj... zespełnili, no i jest tam ich sporo. Patrz, no już widzę. A nie, to znowu nie był przeciwnik. O kurde, tu jest przeciwnik. BUM! Leżysz! BUM! Leżysz! Co od tylca chciałeś moich zachodzić? BUM! BUM! O kurde. BUM! Leżysz! Nie ma tutaj. Ze snajperem nie wygracie. Ej, on wstał. Kto do mnie strzela? Kucaj, tutaj snajper, kucaj. No nie, chciałem kucnąć! Nie, wziąłem jakąś fajną broń, fajną giwerkę, jak to się mówi, i jedziemy tam w akcję. Trzeba ich tam pomścić. Nie wiem, jakim cudem. Nas jest znacznie mniej, a mamy znacznie więcej punktów. I to tak dużo więcej. Dobra, myślę, że... Upsi! Udało mi się uniknąć ich. O kurde. O kurde. Jak mnie roztrzaskali! Nie dam zabrać mojego punktu! Nie dam lamusy! Zabiję was wszystkich! Przeładuj, mano.
Dobra, i od tej strony zachodzimy. Nie dam! Nie dam! Nie trafiłem w żadnego! Chyba dam! Uciekł! Słabo! Udaje mi się ich jakoś tam zabijać, ale jest coraz ciężej. Jest naprawdę ciężko. Aha, mam nieprzeładowaną snajperkę. Skąd oni jeszcze? Z góry? Nie no, z góry... O nie, oni są wszędzie! Ten chciał do nas z granatnika walić, patrzcie na to. Dobra, jakoś mi się da... Udaje głowy tu strzelać i brzuchy i wszystko inne. Idzie całkiem... O nie, czołg. Czołg! Panowie, cofa... Cofka, cofka, bo tam jest czołg. Dobra, ale oni starają się rozwalić czołg. Idzie im to tak średnio, ale jakoś idzie. Tam jest jeszcze jeden, który się schował. Gdzie jest czołg? Dobra, czołg leży. Nie no, tu jest naprawdę taka akcja. Gdybym jeszcze za to... Nie wiem, kurde, dostawał pieniądze na przykład. To było fajne. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Wszystko dla pieniędzy, pamiętajcie ludzie. Wszystko dla pieniędzy. Jestem najlepszym snajperem. Chyba ściągnę sobie Sniper Elite 3 i tam będę próbował być najlepszym z najlepszych. Dobra, tutaj ściągam cię, ziomuś. Tutaj ściągam ciebie, ziomuś. Tutaj... O nie, dostałem. O kurde, ale mnie znieśli, był za blisko. Dobra, no tutaj już za dużych szans nie mamy, więc wezmę jakąś broń. Co się dzieje? Granatem dostaliśmy. Wstawaj. Wstawaj, mano. Wezmę broń, którą można tutaj na blisko strzelać. Bo tutaj jest... No jest ciężko. Dobra, tutaj leżysz, ziomeczku. Czemu ty podnosisz rękę? O nie, przegraliśmy. No słabo, słabo. Dobra, na dzisiaj też wszystko. Mam nadzieję, że Ravenfield wam się spodobał. Jeżeli tak, no to wiecie co zrobić. Trzeba zostawić dużo łapek w górę, wtedy wejdzie następny odcinek. A na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.